swój pierwszy postawiony zakład. Kidrop SFD. Złóż zamówienie w sklepie sfd.pl z kodem FAME10, a otrzymasz 10% zniżki. Dziękuję, na wszystkie produkty SFD i All Nutrition. GBS. Dokonaj zakupu z kodem FAME10 i otrzymasz 25% zniżki na wszystkie zamówione produkty. A właśnie, jaki jest kurs na Boxdela? Partnerami są HotPay, Pitbull West Coast, który ma dla was zniżkę 15% na Boxdel tutaj jest taki. Rabat łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepach pitbullstore.pl. Stormcloud, Estyma, 5 posiłków dziennie, tu na pewno MML Centrum Medyczne tak, oraz patronem medialnym jest Super Express. Ja tutaj bym dał po prostu na Przywitajmy bohaterów drugiej części konferencji. Cezary Czarmagedon i Józefi... Przesunęli, kurwa, Czarka na drugą część? Wow. Kurwa. Niezły ten downgrade. Czyli tu będzie Gimper, Boxdel, Jóźwik, błogosławię Aśkę i jej plecy. Ale proszę już nie prosić o błogosławieństwa. A, no tak, Alana dali do Ferrariego, więc pewnie Wiewiór będzie z Alanem i Ferrari. No tak, bo to będzie ratowało tak naprawdę. No jak? Dla Czarka wiadomo, że downgrade, no bo nie jest w ostatnim panelu, tylko w drugim. No to jak byś to nazwał? No to jest spadek jakby w hierarchii Fame MMowskiej, nie? Gimper działowy! Dlaczego oni tak krzyczą na te dziewczyny? Co one coś jakąś dramę miały? Ja uważam, że to jest pojebane, nie? Że krzyczenie takie wypierdalaj. Nie, ale to jest. Arek i Karolina, błogosławię wam, ale proszę już nie prosić o błogosławieństwo, bo ja naprawdę nie mam many, ja dzisiaj myślę, chcę live'a poprowadzić całego. I... Proszę już. Uszanować moją decyzję, proszę uszanować. Ej, dobra, mnie zastanawia, po co był Boxdel w tej Turcji? Po co on był w tej Turcji? Czy to coś było właśnie z odchudzaniem związane, czy to był jakiś inny zabieg? Po co on był w tej Turcji wtedy? Co w tym telewizorze było? Na początku chcę powiedzieć, proszę nie wyzywać Jóźwiaka teraz z publiki, bo sam się nim zajmę, tą kurewką. I sam dam radę. Tak więc proszę mi nie pomagać. Zaraz tam przyjdę. Śliska kurewka. Ja tylko powiem coś, partnerami tej części są Picody, SFD i Pitbull. No i co, panowie, zaczynamy show. Paweł, zostały znowu przywitane, tak jak ostatnio. Jednak jesteś w paszczy lwa. Nie przeszkadza mi to, kocham być w paszczy lwa, to się najlepiej czuję, ja. Ale nie... I tam 16-latki. Wypierdalaj. Blurry Face, witamy wśród wilków, au! Nie, serio, proszę. Pierwszy nie, wilk dopiero potem dziś. Ludzie piszą, nowicjusz i petek. Życzę ci jak najlepiej, po naślizgawo walce będę ci już kibicował, także rozwijaj się, chłopie, rób swoje, naprawdę. Jebać się. Paweł. Nie pękaj.
Paweł, ja bym chciał jeszcze o to prezesostwo zapytać. Bo ostatnio tłumaczyłeś, że no, nie jesteś udziałowcem i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy ty czujesz jakąś odpowiedzialność za to, co działo się z Prime'em, za te niewypłacone pensje mimo wszystko? Ja potrafisz być, Robert, troszeczkę taki niesprawniejszy, że ty masz już takie wytyczne z góry, że musisz robić to, co ci każą. Nie, stary, no. Ja... To jest... Ale to już jakby zawodnicy się wypowiedzieli, że faktycznie nie dostali tych... Bo jeszcze nikt chyba oficjalnie nie zabrał głosu. Oczywista oczywistość. Znaczy, ja też o tym słyszałem, nie tylko, że jeszcze nikt oficjalnie nie chce tego powiedzieć. To nie przyszedłem, Paweł. Jako osoba związana z prawem, tylko przyszedłem to jako prezes. Paweł, także... każdy by cię o to zapytał, każdy, na każdej konferencji, nie tylko w Fejmie, wiesz o tym. Ale czemu ty, Paweł, w ogóle... za każdym razem odbijasz ten prime, stary, i nie umiesz się przyznać do tego, że jesteś włodarzem. Wiesz dlaczego? Już ci powiem. Nie chcesz się przyznać do tego, że jesteś włodarzem gali prime, bo statek tonie i ty jakby kurwa okres... zamknij mordę, bo teraz ja mówię. Kultury trochę, młody człowieku. Ale jakiej kultury? Wiesz, Paweł, kulturą jesteś na dobrze, mów pierwszy. Paweł, przerywasz mi, o jakiej kulturze ty mówisz? Ty nie przerywasz, cały czas nie przerywasz. Mów pierwszy, nie przerywam. Daj mi, dobrze, ja sobie dokończę i zachowajmy, stary, jakiekolwiek resztki starej godności w tym temacie. Okej. Okay. Paweł, zacznijmy od tego, że przyszykowałem sobie dzisiaj pewne dowody na to, że jesteś tym włodarzem Prime'u. Spoko. Lecimy z pierwszym... Lecimy z pierwszymi rzeczami. Prześledźmy sobie kilka dat, żeby to lepiej zrozumieć. 7 czerwca 2K21 dajesz wywiad Monice Laskowskiej, w którym informujesz, że wchodzicie we friki. Powołujecie organizację stricte freakfightową i mocno zamieszacie w świecie frików. 15 grudnia 2021 roku wystartowała promocja gali Prime 1. 23 grudnia w wywiadzie dla Kasi z Fansportu informujesz, że nie chcesz być łączony z projektem Prime. Projektem, który sam zapowiadałeś 6 miesięcy wcześniej, mówiąc, przypominam, zamierzamy namieszać w tym świecie, bo nam się spodobały te miliony wyświetleń. 7 sierpnia 2022 roku z rozbrajającą szczerością informujesz na Twitterze Mateusza Paczkowskiego, że to żadna tajemnica, że jesteś w Prime, bo jesteś z nimi od drugiej edycji oficjalnie. Przypominam, że druga edycja wystartowała 6 maja. Teraz mamy styczeń 2023, a ty znowu informujesz, że Prime to nie ty i nie pytajcie mnie o Prime. Mylisz fakty. Ja w Prime pomagałem bardzo dużo, służyłem swoim doświadczeniem, ale nigdy... Ale przecież jesteś na umowie powierniczej, takiej jak Casio, ja jako włodarz Prime. Ja nie mam żadnej umowy powierniczej. Ale kurwa, Paweł, ja nie mam jesteś. Problemu. Prime ma się dobrze, ja wiem, że ten Prime was boli wszystkich, ale Prime nie tonie. Ale jesteś, Prime nie tonie, Paweł, jesteś włodarzem Prime. Będą kolejne edycje. Jeszcze mu się nie chce przyznać. Ale jakbym był, to czego bym się chcielił? A dlaczego, ja dlaczego gala Prime nie jest, miała być w marcu i nie ma jej, potem miała być w maju, nie ma jej i teraz na czerwiec. Słuchaj, to nie było oficjalnie ogłoszone, że prezes toś powiedział... Jesteś włodarzem Prime'u. Marzec był ogłoszony. Słuchaj, jakbym był włodarzem Prime'u, to nie miałbym problemu, żeby się do tego przyznać. Zrozum to. Paweł, dlaczego miałbym udawać? Nie możesz się przyznać do bycia włodarzem Prime, bo hipokryto... Wielokrotnie wyzywałeś świat freakfightowy i nie możesz przyznawać się do tego, że jesteś włodarzem Prime, bo wyszedłeś na turbo hipokrytę. Dlatego myślisz, w cieniu walczysz. Ja to sprostowałem już dawno, że zmieniłem. Nie sprostowałeś, bo... krytykowałeś... Znaczy przecież i tak były walki freakfightowe w Fenie. Znaczy ja uważam, że on jest powiązany z tym, z Prime'em, ale przecież walki freakfightowe, no to i tak były organizowane w Fenie. Tam była walka Murański z kimś tam, walczyła ta... Jakaś kurwa blondyna z tą z Limasti. Świat freaków, a teraz sam się 8 sekund chyba ta walka jestem trwała. Tutaj. Jakbym był włodarzem Prime'u, nie miałbym problemu. Dobrze, to dlaczego, Skolim nazywa cię swoim szefem? Dlaczego Dominik Abuz nazywa cię włodarzem? A dlaczego jak przychodzę do was, ludzie do mnie mówią prezesie albo włodarzu? Zrozum ale, to. Ale, to było, ale w kontekście bycia prezesem Fenu mówią do ciebie włodarzu, a Skolim i Abuz... jestem włodarzem. Skolim i Abuz stricte celują w ciebie jako we włodarza, bo jest włodarza swojej gali, dla której pracują. Totalnie nie rozumiem, Kuba. Jeśli Fris nie zrobił licencji na helikopter, to ma być z nim psiakobus? Gdzieś powiedział coś takiego? Nie rozumiem. Czyli postrzegany jako włodarz, a przy projekcie bardzo dużo pomagają i mnie znają. No i tyle, co ja każdemu tłumaczę. O, zaraz będzie śmieszne, bo jest dużo X-Tena. Jesteś włodarzem Prime'u. Ale no to czemu to mnie... Ale czemu tak... No bo kłamiesz, bo wszystkich oszukujesz, że nie jesteś włodarzem Prime'u. Ale jaki miałbym... Wytłumacz mi, jaki miałbym cel, żeby oszukiwać. Słuchaj... No tak, no tłumaczyłem ci, że pokazałbyś swoją... Pokazałbyś hipokryzję, bo wcześniej wyzywałeś świat freakfightowy. Wyzywałeś nas jako Fame na samym początku. Ale skoro wyzywałem freakfighty, a
stałem się stałym Free Fighterem, to gdzie ta hipokryzja? To tam nie chcę być hipokrytem, a tutaj chcę? Paweł, ale czy ty nie czujesz jakiejś odpowiedzialności? No bo tak, no bo ten argument jakby nie ma racji bytu Boxdela, że on nie chce wyjść na hipokrytę, dlatego nie chce być związany z Free Fightami. No przecież walczy na gali Free Fightowej, więc i tak już wyszedł na hipokrytę, bo walczy w największej organizacji Free Fightowej w Polsce. Więc Boxdel miał dobry argument, ale trochę źle użył argumentacji do niego, nie? Miał dobry wniosek, ale gdzieś tu kurwa poszło w złą stronę. Bo to ty jesteś śliskim gościem. Ty dzwoniłeś do zawodników. Ty dzwoniłeś do zawodników, żeby walczyli, żeby na konferencję prowadzili, tak? Jakoś byłeś odpowiedzialny i ludzie twój głos słyszeli, jak szli do federacji. Już jak mógłby teraz zadać Pastowi jedno pytanie. Skąd masz takie informacje, Robercie? I jakby cała by kotara opadła już, nie? Czy nie czujesz teraz jakiejś odpowiedzialności? Ja bym chciał... Jedno pytanie już jak zadaj, jedno co pytanie. Co by było... Robert, skąd masz takie informacje? Ćwiczenia, to sam sobie, Robert. Co by było, gdyby to Fame nie płacił? Czy możemy zobaczyć? Ale, czekaj, ale skąd w ogóle takie teksty, chwilę, że Prime nie płaci? Skąd masz jakieś dowody na to, że Prime komukolwiek nie zapłacił? Boxdel, ty tłusta świnio, wieprzu zapasiony, pierdolony grubasie. I tak dalej. Czyli zawodnicy dostali pełne pensje. Zawodnicy dostali wynagrodzenia zgodnie z umowami. Z pełne, ja wiem. Wszyscy zawodnicy dostali pełne pensje. Zgodnie z umowami. Norman dostał na pewno mniejsze, ale to zgodnie z umową podobno, bo jeżeli tam jest taki zapis, że jeśli nie przyjedziesz na konferencję, nie przyjedziesz na program, to tracisz ileś tam, że musisz uczestniczyć w programach promujących galę. I wiesz to, mimo że nie pracujesz przy Prime. I wiesz to, mimo że wiem, nie pracuję. Bo moi wspólnicy tam pracują, także wiem dużo o tym projekcie, bo tam sam tam pomagałem. Czyli wspólnicy, czyli jednak... No są wspólnikami w Fenie. Możesz zgasić teraz Jóźwiak gole. Moi wspólnicy z Fenu. To takie proste, czy takie skomplikowane znaczy, dla was? Ja bym chciał tylko sprostować jedną rzecz, bo kolejna gala Prime'u, Paweł, była ogłoszona, bo ja byłem na gali i było napisane na matach. Data była napisana, chyba 4 marzec albo 5, jakoś tak. Także ta gala... Czy ja mimo wszystko uważam, że on coś kręci, nie? Ale oni go źle podchodzą, nie potrafią go podejść odpowiednio, nie potrafią dać potężnych argumentów, nie? Tylko tak naokoło, dają mu te furtki. I to jest kurwa dziwne, a dają mu w chuj. Była ogłoszona, bo przed chwilą mówiłeś, że Prime nie był ogłaszany. No oficjalnie nie był, zapowiedź była, nie poszedł komunikat prasowy. Znaczy był, no był na matach. Na macie była data, nie? No, wiesz co to jest, Robert, oficjalny komunikat prasowy? Słyszałeś też o tym? No ale data na macie, ja to nie... 10 lat działam w tych sportach walki, sorry, z całym szacunkiem, mam trochę większą wiedzę od ciebie na ten a temat. A nie było tak, że była data na macie, belki podczas transmisji? Słuchajcie, sami wiecie, co się dzieje się w świecie sportu walki, jakie są spadki, jak słabo sprzedał się Prime, jak słabo się sprzedała inna organizacja. Fejnt nie bez powodu robi galę nagle w piątek. Także nie dziwcie się. Tutaj mogą odbić, już robiliśmy w piątek. Że termin Prime. Ale robiliśmy już galę w piątek. Ale mieliście konkretny powód, a teraz robicie tylko dlatego, bo... Wtedy się dobrze sprzedała w piątek, więc teraz też idziemy za ciosem i robimy dalej. Wiecie dobrze, że coś siadło, tak? I że się koniunktura zmienia. Ale jest powód takiego robimy galę w piątek. Zejdźcie ze mnie, ja tu przyszedłem, wyjaśniasz się z Boxdelem, że tak powiem. Prime'u są włodarze, są wspólnicy. Dobrze, ty się i tak nie przyznasz do tego, więc... Ja się nie muszę tłumaczyć za Prime. Jakbym chciał być włodarzem, to bym był. Nie chciałem i nie jestem. Albo nie mogłem, może ktoś mnie nie chciał i tak dalej. Dobra. Mógłbym powiedzieć tak. Powtarzam oficjalnie. Nie jestem włodarzem, ale jestem związany z Federacją Prime. No bo oficjalnie włodarzem nie jest, nie? Oficjalnie. Jak jest, kurwa, no to nie wiemy. I tak samo nikt nie widział ich umów. Kto ma umowę jaką, nie wiadomo. Ale związany jest z Prime'em. Ja uważam, że on jest związany z Prime'em. Ja rozumiem, że Prime was boli, że chcielibyście monopol, że nie lubicie konkurencji. Nie, ale myślę, czemu Paweł... was to cholery tak to boli? Paweł. Jóźwiak jest włodarzem Prime'u, czy nie? Paweł. Jakbym chciał być tym włodarzem, to bym był. Widocznie nie no jesteś. Tu chodzi chyba o to, po prostu o tych pogłoskach dosyć mocnych, to są informacje o zawodników, że nie dostali. Tak, będziecie kąsać wszyscy dwóch prowadzących, właściwie. Ale spokojnie tak to... Bo... Tak, jest to takie osaczenie, nie? Jest to kurwa... Oni źle robią. Bo przez to, że go tak osaczają, to publiczność pójdzie za nim, że automatycznie zawsze publiczność chce bronić słabszego, nie? Bo jest otoczenie, że 4-1 praktycznie. Zera też przejdziemy, ty w każdej innej organizacji tak samo byłbyś... Ale nie potrzebuje chyba wsparcia. Poczekaj, bo teraz taki paradoks głupi, będzie. Taki nie jest, na jakiego wygląda, wiesz, potrafi teraz... sobie sam pora. Ja kurwa wiem, czemu to wynika, czemu pasów na przykład, przez to, nie? Przez tą kurwa jedną rzecz. Tutaj ciągle płyną informacje. Paradoks teraz będzie, że my cię nie będzie... Ja tu przyszedłem z całym Fame'em walczyć,
Nie, nie, nie. Słuchaj, czy to z Boxdelem? Pytam. Bo teraz taki paradoks będzie, że my cię nie będziemy... Bo teraz Pasus jest jakby najlepiej poinformowany, nie? Kto jest gdzie, jakim włodarzem, skąd te informacje? Tak, prowadzącymi z administratorami. Pogadasz, nie, ja się śmieję. Zadajesz pytanie, nie dajesz dokończyć. No, na razie. Bardzo, proszę. Dlatego zobaczcie, ja się mimo... Właśnie o to chodzi, że prowadzący musi znaleźć balans. Mimo, że ja kurwa Konopa nie lubiłem. Nie lubiłem go. To w momencie, kiedy federacja na niego wsiadła, jak ty nas nazwałeś, coś tam przeproś i tak dalej, no to ja automatycznie, no ale no w sumie troszeczkę racji miał, no bo się, i tak musiałem nagle stanąć za nim, mimo że był kurwa moim wrogiem numer jeden, nie? Żeby to wypośrodkować. Bo nagle kurwa jakby może Wojtek Gola, włodarze są na Konopa i jeszcze ja jako prowadzący na Konopa i jeszcze przeciwnik Konopa na Konopa, to by było osaczenie. I nagle Konop wygrałby wszystko, nie? Tym osaczeniem, że o, patrzcie, zmówili się z Warnego i atakują Konopa, więc automatycznie błyskawicznie musiałem to wypośrodkować jakoś. Zapraszam. To byłby teraz taki paradoks, że my cię nie możemy atakować, bo jesteśmy z Fejmu, więc ty jesteś święty, bo wyjdzie na to, że Fejm jest... prowadzący. Dawaj. Uparłeś się o ten Prime i cały czas mnie męczysz o Prime. Paweł, on atakuje każdego, akurat to jest, wiesz. Weź sobie Kasiusza, weź sobie prezesa i go męczcie. Zaproś go do jakiegoś programu, chętnie porozmawia. Czemu atakujecie mnie? Dlatego to mówiłem, że dlatego będą chcieli właśnie Pasuta, bo Pasuta będą mogli kontrolować. Federacja będzie mogła kontrolować Pasuta. Bo ja już bym, kurwa, odbijał teraz od razu w Boxdela coś, jakby widział jakieś kurwa elementy, że coś się nie klei, nie? A tutaj tego nie ma. Tutaj jest jakby wszystko na Jóźwiaka, bo jest odgórnie tak powiedziane i ja nie lubię czegoś takiego. Nawet dziewczyny były atakowane. Paweł, one spoko, naprawdę no były Paweł, to ja ciśnięte do schodu. Paweł, to ja... Tylko oni nie rozumieją, że czymś takim tak naprawdę mu nie zaszkodzą, a go wesprą. Bo dużo ludzi się zacznie buntować. Ja już widzę, kurwa, tutaj, patrzcie, wszędzie, Team Jóźwiak, Jóźwiak Top. Oni, kurwa, że oni tego nie rozumieją, nie? Jeżeli osaczycie ofiarę w kilku, to zawsze publiczność pójdzie za ofiarą, bo będzie im go szkoda. Paweł, to ja nie jestem ani włodarzem, ani prowadzącym, więc ci powiem z boku jako... No chyba, że ktoś jest mają stać. ...kanał komentarzy, który też rozmawia z zawodnikami. Więc teraz tak, jaki jest problem ludzi? Problem jest taki, że... Jeżeli krytykowałeś środowisko Freak Fightów i w bardzo ostrych słowach wypowiadałeś się też między innymi o Fejmie i w ogóle o całym tym procederze. Dokładnie. A następnie, backstage'owo ludzie dostają bardzo dużo informacji, że bierzesz czynny udział przy podpisywaniu zawodników, przy kontraktowaniu. Poczekaj, daj dokończę. Wiesz, ile osób w Fejmie bierze chcę dojść do clue. No. Chcę dojść do clue, tylko gdzie jest zarzut ludzi. Więc jeżeli bierzesz przy tym bardzo aktywny udział, ale... nie widniejesz oficjalnie w rejestrach i wypierasz się bycia prezesem, bo jakby nie jesteś prezesem w KRS-ie, okej, ale widać, że jesteś trochę taką szarą eminencją i gdzieś z tyłu przy tym fenie bardzo, znaczy przy Prime bardzo dużo działasz, to tworzy się wrażenie, jakbyś chciał się ukrywać, dlatego że krytykowałeś wcześniej Freak Fighty i boisz się, że ludzie będą ci wytykać hipokryzję. No ale no i tak już jest we Freak Fightach, nie? Więc i tak już można powiedzieć to... Jóźwiak jest hipokrytą, bo krytykował Freak Fighty, a teraz walczy we Freak Fightach. Walczył z Najmanem. Jest już hipokrytą. A walczyć z Najmanem, a krytykować Freak Fighty i mówić, że sport się liczy, a nie kurwa jakieś oszołomy, a walczyć z Najmanem, no to już niżej chyba nie można, nie? Tak mi się wydaje. Więc i tak wyszedł na hipokrytę. No to dlatego ludzie to podnoszą, że chcą, żebyś się przyznał. Ja postrzegałem jako włodarza, bo jestem 10 lat prezesem jednej z największych federacji sportowych. Ale pomagasz podpisywać umowy z zawodnikami, negocjujesz stawki, rozmawiasz z nimi, robisz to. Dużo rzeczy robiłem, dużo rzeczy pomagałem. To są rzeczy... wspólników, którzy mnie nie wzięli do tej spółki, ale którym pomagam. Tak, ale to są rzeczy, które robi włodarz. I zobacz, jeżeli tego nie robi Casio, tylko robisz to ty... Casio też to robi akurat. Okay, no na przykład o tym nie ma informacji i żaden z zawodników, z którym ja rozmawiałem, nie powiedział mi, żeby z Casio cokolwiek dogadywał. Rozmawiali. Wszystko dogadują z tobą. Idź na wywiad, weź Casiusza, to ci powie z iloma... Dobrze, ale jakby... Mówię ci, dlaczego ludzie mają zarzut i ale dlaczego im... No chociażby z Rafoniksem przecież były te SMS-y, że to Casio z nim gadał, nie? Czy to gryzie ja nie w waszej komunikacji? Ja powiedziałem, że zlekceważyłem ślad Freak Fightów, źle się wypowiedziałem na ten temat i zmieniłem z czasem zdanie, tak? Mhm. Bo tylko człowiek przemądrzały, zadufany w sobie nie zmienia zdania. Ja nie chcę iść pod prąd, ja idę z nurtem. Zobaczyłem, że ten rynek zdominował tutaj Polskę i trzeba było... I wiecie co by Jóźwiak teraz? Psioczyłem na Freak Fighty, zmieniłem zdanie, przepraszam. Wyszedłem na hipokrytę, ale przepraszam. I gdyby kurwa to powiedział, gdzieś by ta duma spadła, ale to by w chuj zyskał wtedy, nie? No, gadał, że Freak Fighty chujnia, teraz walczy, sam jest Freak Fighterem, przeprosił, zmienił zdanie i jakoś by to poszło, niestety, myślę.
zmienić. Czyli cofasz to, co powiedziałeś o Free Fightach. Ale już dawno, ja to powiedziałem publicznie, że to był mój błąd. Nie doceniłem tego rynku. Jakim hipokrytą? Sam się stałem freakiem. Gdyby mi się w głowie nie zmieniło, by mnie tutaj teraz nie było na tej gali. Git, i przyznajesz, że pracujesz backstage'owo przy Prime'ie, pomagasz tam niezależnie od tego, jakiej nomenklatury. Ale zobaczcie, kurwa, jaka przewaga Gimpera, nie? Powiedziałem w drugiej edycji, oficjalnie pomagałem. Kanały komentarii to jest. Pierwszy pomagałem bardzo mało. Przy drugiej edycji już byłem tam oficjalnie, jako osoba, która pomaga. Bo teraz Paweł, nie, powiedziałeś, teraz... możemy cytat numer 4 prosić? Numer 4, tak. To są, Paweł, twoje słowa, nie? O to chodzi z tą hipokryzją. Zgadza się, to są moje... Poświęciłem dekadę swojego życia na budowanie sportu walki w Polsce i mogłem się troszeczkę czuć rozgoryczony, jak tyle poświęciłem swojego życia, czasu, pieniędzy i wszystko na budowanie sportu, a nagle przyszły młode federacje freakowe i nagle osiągnęły sukces, o którym mi się tylko marzyło. Słowa, które ja potwierdzam i których się nie wypieram. Tak. Chodzi o te młode... Zmieniłem zdanie z czasem, tak? Nie doceniłem rynku freakowego, to był mój błąd. Każdy z nas popełnia błędy. Okay. Popełniłem błąd. No, tylko mikrofon bliżej, dobra? Ja popełniłem kiedyś błąd, nie doceniłem tego rynku. Rzeczywiście poświęciłem wiele lat życia na świat sportowy. Przyszły federacje freakowe, które osiągnęły taki sukces, co mi się nawet nie śniło. I na początku rzeczywiście mnie to bolało. Rozżalony byłem. Doceniłem ten rynek i zmieniłem zdanie. No i co, to jest taki wielki grzech? Do końca życia będziecie mi to wypominać? Nie, ale ja chciałem takie ćwiczenie właśnie, tak przerwałeś, bo chciałem, że zostawmy temat, podejdźmy do tego bardziej na luzie. Zostawmy temat. Ludzie, co by było w alternatywnej rzeczywistości? Bo tutaj mamy dwóch włodarzy, to jest bardzo ciekawe, ja może zaprezentuję. Co by było w alternatywnej rzeczywistości, gdzie to Fame by nie płacił? Poczekaj, ale skąd tekst, że Prime nie płaci? Ty tłusta świnio, wieprzu zapasiony, pierdolony grubasie, zapłaćcie zawodnikom za walki na ostatnim Fejmie, bo nie dostali całości wynagrodzenia, ty śląski knurze. I nie zasłaniaj się, że masz 20% udziału. Prawdziwy facet bierze odpowiedzialność. Ty dzwoniłeś do zawodników, to ty zapłać. Ty gruba świnio, kurwo, balerono, tłusta, kurwa, bekonie, gruby, kurwa. Grubasie, Pitbull West Coast. Nie, to kurwa wszystko skręciło w tak dziwną stronę, wam powiem, że ja pierdolę. A propos tej grubej świni... To twój tekst, właśnie, z Pitbullem ja twój tekst. Teraz powiedzieć, Michał... Poczekajcie, ja teraz jeszcze powiem a propos grubej świni, tak? Michał użył co do mnie wiele dużo gorszych słów, tak? Ja generalnie też się odpaliłem po walce, pocisnąłem go być może trochę za mocno i tego... Nie, no mamy już taki efekt tej oblężonej twierdzy. To żałuję, bo to jednak nie ten styl, ale poniosły mnie emocje po walce i też nie powinienem tak gadać. Mimo, że on mnie cały czas wyzywa, ja mam swoje lata, mi pewne rzeczy nie przystoją. Także akurat z tego nie jestem dumny, że tak go wyzywałem, ale mówię, emocje po walce wzięły górę. Dobra. No, wy się wyzywaliście w ogóle cały czas. I przede wszystkim są nieelastyczni, bo ten film, okej, on by mógł zagrać, gdyby trochę inaczej się potoczyła konferencja, nie? To wtedy można było go puścić, ale poszła już w takim kierunku, że nagle dopełnienie tym filmem nie pasuje. To wszystko, kurwa, trzeba... To nie ja rozumiem, że był film przygotowany i byłoby żal go nie puszczać, ale kurwa, no jakoś inaczej. Może za chwilę by był dobry czas na ten film. I Boxdel wyzywał i... Aż tak go nie cisnąłem. W wywiadach było, Paweł, trochę ten, było tam podkreślane. Ale tak właśnie dalej, od tych grubasów. Tak. Boxdel przeszedł przemianę. I Chwała mu za to. Paweł mówi, że właśnie jest ojcem twojej przemiany. Jak ty to skomentujesz? Wam przypominam, że patrzcie, tu jeszcze jest jakiś zielony ludzik. Ale to dobrze, że się go kurwa, dobrze, że się ubrał na zielono, bo oni, jak nie zadadzą mu żadnego pytania, to green, wiecie, dajesz taki efekt i wymazuje ci w ogóle kolor, kluczowanie i nie będzie kurwa go, nie? Będzie, że po prostu tablica, że tu nie było zawodnika. Wiesz, dobrze rozkminione, nie? Za to, za kulisami, to muszę pochwalić. Było to poruszone. Dobry motyw, nie ukrywam, że nawet jakbyśmy sobie tam się stali w czterech, to jakieś kurwa przekrzykujące słówka z Pawłem wymieniam zawsze. No i był tam ten temat poruszony, kurwa, właśnie wagi i tak dalej. I tak, akurat mogę oddać Jóźwiakowi, że na pewno zadziałał bardzo motywacyjnie na to, żebym zbił wagę, bo po prostu chcecie... Słowa dotrzymałem, pod tym względem mi zaimponował, wziął się za siebie i nie usłyszycie już ode mnie na niego słowa grubas, bo już grubasem nie jest. A. Dobra. Tutaj sprawa wyjaśniona po tym... Boxdel, bo ja mam pytanie, nie? Bo na ostatniej konferencji... Borek jakby na przykład wyszedł na środek i powiedział, panowie, już się może uspokójcie, bo jest takie oblężenie, ciągle ten Jóźwiak, Jóźwiak, Jóźwiak. Ale wy chłopaki byli wkurwieni. Ty się otworzyłeś, wystosowałeś taki apel.
żeby nie niszczyć swojego ciała, żeby dbać o siebie, żeby się kochać, żeby zrzucić całe gówno, tę chemię, która za nami chodzi w życiu. I ja się wzruszyłem, stary, uwierzyłem ci, wielu widzów też, a 3 tygodnie później ty mówisz, że ty jesteś, kurwa, na dopingu. I tak naprawdę, stary, doping tak samo obciąża narządy wewnętrzne, tak samo psuje zdrowie. I dla mnie to był taki, kurwa, zgrzyt, niemalże hipokryzja. Tu jakieś pytanie, że dajesz taki wykład serca, z głębi serca, bo on był szczery, a za 3 tygodnie się dowiaduje, że ty, kurwa, bombisz, nie? Zacznijmy od tego, że ja się oczywiście przyznałem do tego, bo jest to... Jest dobre pytanie. Jest to dla mnie... jakby nic, żaden, ale, po prostu nie chcę. Ale łatwo z tego, bokser z tego może wyjść, że to pod lekarz wszystko jest pod kontrolą lekarza i tak. Biłem wagę nienaturalnie, aczkolwiek nie powiedziałem na jakim dopingu. Nikt nie wie, jaki to jest doping. Ludzie wiedzą jedynie, że jestem pod opieką lekarza i wyniki badań mam rewelacyjne, odpukać, żeby się nie zmieniały. I robię wszystko po prostu tak, żeby było prawidłowo. No. A czy nie boisz się, że to jest kolejna droga, na którą wchodzisz, która jest ryzykowna i możesz się w tym zapomnieć, że tak powiem, tak jak było z używkami? Nie, bo Robercie, to wyglądało tak, że na samym początku potrzebowałem jakiegoś bodźca, po prostu troszkę motywacji i rozmawiałem i z terapeutą, i z psychologiem, i z mega wykwalifikowanymi lekarzami. I ja po prostu miałem leciutką bombkę taką, która po prostu pomogła mi, wiesz, się regenerować. Nie, teraz już nie, bo wiadomo, że schodzi się z czasem po prostu, to już nie jestem tutaj ekspertem i nie będę tutaj wykładów na temat dopingu i tak dalej robił, bo nie jestem do tego zobligowany, ale przed walką schodzi się ze środków, żeby po prostu nie było, nic nie pompowało w trakcie, żeby mieć więcej tlenu, żeby krew i naczynia krwionośne lepiej przechodziły, tak więc już odbiłem. No i z racji tego, że zbiłem wagę, jutro się dowiecie ile, bo jutro będziemy mieć oficjalne ważenie techniczne. I a tu jest, uważam, że zrobiłem dobry progres, wyglądam zdrowiej, czuję się lepiej, kurwa, jestem mega zadowolony. Ciekawe ile waży, 110. Jestem ogólnie usatysfakcjonowany w ogóle tym, że się z Pawłem skrzyżujemy rękawice w piątek. To jest taki egzamin dojrzałości dla mnie jako frika, bo jest to też klatka rzymska, debiutujemy obaj w klatce rzymskiej, będziemy się tam napierdalać, mamy mało miejsca, tak więc myślę, że jakaś szczęka pójdzie, mam nadzieję, że twoja. A ja wręcz przeciwnie, ale tutaj za przemianę naprawdę... Nie, ja myślę, że jeżeli ja nie wrócę na kolejną konferencję, bo nie wiem, kurwa, mieli się odzywać, ale się nie odzywają, no to wtedy Gimber. Jeżeli nie ja, to Gimber, tak myślę, nie? Matki. I uważam, że to jest mój sukces, bo nikt się nie mógł zmobilizować do tego, tak jak ja. Ja też im Gimpera polecałem. Jak się rozstawaliśmy, się spotkaliśmy w knajpie z Pasternakiem i Rozparą, no to pytali, kogo bym im polecał to polecenie, no też mówiłem o Gimperze. Z tego no YouTube. Mamy, dobrze, ale ściskać się nie będzie. Ale mamy do mikrofonu. Ściskać nie, chyba że będziemy się dusić w tej klatce. Mamy pytanie jeszcze do mikrofonu ktoś. Dzień dobry, Lumi z tej strony. Ja do pana doktora Jóźwiaka. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo jak usłyszałem, jak pan doktor nazywa ludzi otyłych, wyzywa ich od paskudnych świni baleronów, to mnie tak zmotywował po prostu do pracy nad sobą, że w tydzień schudłem 150 kg. Panie doktorze, jest pan najlepszy. Jest pan najlepszy w swoim fachu. Radę masz w gratisie. Jest pan najlepszy w swoim fachu i chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie panu podziękować. Mam mały prezent też. Ja to zostawię u pana Wojtka. Może z tego pan zawodnikom zapłaci. Słuchaj, żeby zapłacić, to trzeba mieć najpierw długi. A nie ma żadnego zawodnika w tym kraju, któremu ja jako... Losowy gość z publiczności. Paweł Jóźwiak, albo spółka, która reprezentuje, albo winny chociaż złotówkę. Dobra, mamy ten temat zamknięty już. Tutaj jeszcze... A on w ogóle wyglądał trochę jak Olejnik. Mówię, że wyglądał trochę jak Tomek Olejnik. Która ostatnio zgłosiła chęć walki z tobą, Paweł, i był to Wojtek Gola. Wojtek, halo. Też zgłosiłeś gotowość do walki z Pawłem, jeżeli Michał by wypadł? Zgadza się, jeżeli Michał by wypadł, ale jak widać jest tutaj w formie, jest gotowy do walki. Ale chodzi mi w przyszłości. Wiesz co, nie, jeżeli Michał by wypadł, to zgłosiłem gotowość. Jeżeli Paweł przegra z Michałem, no to nie widzę sensu walki, natomiast... Ale jak, chwila, bo teraz poczułem się lekko urażony. To znaczy, że jak Paweł przegra ze mną... Jak Paweł przegra, to nie widzę sensu walki już, żeby kolejny raz przegrywał u nas. Nieważne. Mam pytanie, Paweł, do ciebie. Widziałem twój film ostatnio, kiedy tarczowałeś z trenerem. On tam mówił, żeby szybciej wykonywać ruchy. To powiedz mi, czy tam lekko udawałeś, czy to było na serio? Słuchaj, zobaczysz moją umiejętności w najbliższy piątek, także śpij spokojnie. Ciekawy, bo śpij spokojnie. Ja nie mogę w to uwierzyć, że ty... Oczywiście twój współlat, byś wyszedł z taką współlat nie wypadł, nie musisz go zastępować. Ale zobacz, jak... o moich umiejętnościach przekonasz się już niebawem, już pojutrze będziesz widział wszystko. Czyli mówisz, że są lepsze niż to, co widzieliśmy na tym filmiku, kiedy twój trener naprawdę był pojedynczy. A tam dalej jest Czarek Jóźwiak. On już szybciej. Słuchaj, od mojego trenera to się trzymaj z daleka. Okej, ale nie, bo mówię, że był pojedynczowany, że on grał. Także spokojnie. Ja sobie tarczuję, jak tarczuję, a to ile jestem wart i co potrafię, pokażę w piątek. No to mam nadzieję, że mnie zaskoczysz, bo to, co widzieliśmy, no to... Dobra, spokojnie. No właśnie, panowie, a jak wy ocenicie... Wszystko już się wkrótce wyjaśni. Jak wy ocenicie to, jak zaprezentował się rywal? Może zaczniemy od Michała. Znaczy ja ogólnie uważam, że trolujesz, nie? W sensie, że tak nie walczysz, bo to jest niemożliwe, że miałeś walkę na Wotorę,
i twoje tarcze i wszystko wygląda tak, tak po prostu... Nie, no to, ja myślę, że żartujesz po prostu, że to nie jesteś ty i słaby, wyjdę do tej klatki. Liczę na to, że w rzymskiej po prostu damy fajną waleczkę, ja żeby się nie skończy, bo kurwa, może on nadzieję, jest słaby. Że przynajmniej jeżeli nie jesteś gdzieś tam umiejętny w ta walka z Najmanem, tych sportach to walki, wiadomo, to przynajmniej to masz twardą szczenę i będziemy mogli się ponapierdalać trochę dłużej, nie? Michałku, mój bo drogi, mamy, piątek się o wszystkim mamy Paweł, przekonasz. Mamy wszystko, Paweł, wszystko zobaczysz. Mamy Paweł ostatnią walkę, więc jako taką wisienkę na torcie tej gali fajnie byłoby, żebyśmy... No mimo wszystko dali tam najlepszy pojedynek, tak? To będzie najlepszy pojedynek tego wieczoru. To się bardzo cieszę. To się a bardzo ja się boję, obietnicę, mocną obietnicę. Przechodzimy do no bo jednak, innych zawodników. Ebe chyba będzie miał tutaj ubaw montując. Cezary, słuchaj. Ciężko ci zadać pytanie, bo się ostatnio tak rozgadałeś, że chyba wszystko o sobie powiedziałeś. Ale chciałem tak zapytać cię jako, no nie ukrywajmy, twój kolega. Znasz się na mediach 10 lat. Czy nie boisz się, że tak prezentując się na konferencjach pozostaniesz niezauważony, nigdy nie wrócisz, dołączysz do orszaku Arabzora, do zawodników, którzy byli i zostali zapomnieni? Wszystkiego dobrego, Ola. Szczęścia i zdrowia i satysfakcji z życia. Żeby ci się dobrze żyło. Bo to jest ważne w życiu. Żeby się dobrze żyło, miło. Dlatego ubrałem się w ten sposób, bo i tak nic nie mówię. Jestem przezroczysty, więc... Wklejcie sobie kogoś, kogo tam lubicie za moje miejsce. Ale zobacz, jakie jest rządzenie losu. Nie ma trzeciej pary na tym panelu. Możesz dać czadu, Czarek. To ten... Tak? Tu są tylko dwie pary? Moment. Możesz przypierdolić. A no tak, bo i tak nie mogli dać Rafoniksa i Miksera. Mocniej. Dobrze, Gimper. Ja mam... Zobaczyłem, że 9... Bo chyba będzie łącznie... A nie, tylko Alan został... Nie, jeszcze... To został tylko jeszcze... Kurwa, czekajcie, mi to się już w coś... Nie, jeszcze został tak, Fabiański, Alan i walka i Ferrari, to jeszcze trzy. I później... Czyli będzie 9 walk łącznie, tak? Bo jeszcze Rafoniks i Mixer, ale oni nie mogą być na konferencji. Panowie, czy ja mogę jeszcze o chwilę atencji poprosić? Pawle, bo możemy wrócić później. Kurde, do... taka okazja raz na stole. Paweł, bo... Kurwa, to być na panelu, gdzie są, jest tylko czterech zawodników i nic nie powiedzieć. On mówi, to jest święto. Okej, dobra, sorry. Gimper, ja mam wrażenie w ogóle, że ty lekceważysz naszą walkę. Takie odnoszę wrażenie, bo już sobie myślisz o następnej, o Jabczanie. O, jest imienie. I mam takie... Wiesz, żeby to się nie skończyło, że myślał Gimper o Jabczanie, a w piątek dostanie lanie. Myślę, że Gimper nie dostanie lania. Wiesz co? Nie lekceważę ciebie jako przeciwnika. Przygotowywałem się na 100%, jak to się mówi, jak do Mistrza Świata. Co prawda widziałem twoje tarcze, znaczy nie pokazywałeś dużo ze swoich treningów. Widziałem je u Michała Chobarogodzińskiego na relacji. Więc jeżeli tak bijesz, jak tam na tych tarczach, to tak myślę o kolejnej walce. Natomiast jakby wiesz, no słuchaj, tak jak podchodziłem realnie do walki z Trombą, mówię, ej, on jest wyższy, on jest cięższy, jest bardziej doświadczony, moje szanse są mniejsze. Patrzę na walkę z tobą, jesteś lżejszy, ćwiczysz krócej. Jestem... Ja mam... Nie, czekaj jeszcze. Gimper o Jabczanie, a w piątek dostanie lanie. Wstępnej, o Jabczanie i mam takie, wiesz, żeby to się nie skończyło, że myślał Gimper o Jabczanie, a w piątek dostanie lanie. Myślę, że Gimper nie dostanie lania. Wiesz co? Nie lekceważę ciebie jako przeciwnika. Przygotowałem się na 100%, jak to się mówi, jak do Mistrza Świata. Co prawda widziałem... No to za wolno, mam już swoje lata. Czego kurwa chcesz się twoje tarcze... Znaczy nie pokazywałeś dużo ze swoich treningów. Widziałem je u Michała Chobarogodzińskiego na relacji. 5 zł. Jest ta, ten demon tego 0-2. Jesteś włodarzem klubu sportu walki, także byłaby lipa, że włodarz ma 0-2. A nie, 0-2 to jakiś styl? Czy z tego co wiem, 4 razy dłużej niż Czarek. Także mi się wydaje, że jest ta presja, no bo ty według mnie tego pojedynku nie możesz przegrać. Znaczy, kurwa, wiesz, to jest trochę tak, że w walce wszystko się może wydarzyć. To znaczy, wiesz, jak różne rzeczy się działy, w Rafoniksa wpadł hejter i po prostu jednym lucky punchem mu zgasił światło. W sensie, to się dzieje. To nie jest tak, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. I to nie jest tak, że, wiesz, jak są na mnie kursy, jak ja mam 0-1, to co? W sensie, wiesz, mam wyższe umiejętności, będę miał większą wagę, myślę, że jestem lepiej przygotowany od Czarka. Natomiast to jest sport, tam może wydarzyć się wszystko. Słuchaj, 0-2 mililitrów... Właśnie, pamiętajcie, że tam ten wytrenował go ten... Jak on ma? Ten od Dubiela trener. Na S jakoś.
Kurwa, jak mi wyleciało, mam już swoje lata, nie? Dęga, i ja też o tym często przypominam, że no trochę kurwa przypał być w tym koszyku. Jak nie to, ma, ale jak oni, Robert powiedział, dostać trąbów, nie? Dostać trąby od pizdy, no nie. Szyszka. Ale wiesz, ja jestem, to tak jak... Fame jest bardzo ładny podział, mi się podoba, że tutaj Michał i Wojtek są takimi włodarzami medialnymi, a Krzysztof i Rafał są włodarzami bardziej biznesowymi i to jest piękny podział. I po to, wiesz, moim wspólnikiem i prezesem zresztą Huntera jest trener Krzysztof Węgrowski, który od 20 lat ćwiczy ludzi w MMA, ma mnóstwo sukcesów, że ja tutaj daję twarz, jestem inwestorem, daję pieniądze. Natomiast zgadzam się, że to jest pewna presja. Wchodzę na pewno do walki z takim poczuciem, że muszę go kurwa ubić, bo trochę będzie przypał. Tak jak Pasu powiedział, że głupio dostać w trąbę od pizdy. Natomiast jakby wiesz, no wchodzę, robię swoją robotę, to jest sport, wiem, że wszystko może się wydarzyć, tyle. Kurs jest taki, jakbym z McGregorem co najmniej wychodził. 5,25 stary to... Niesamowite, Czadek, serio. Z tego co wiem i z tego co mówiłeś, Czadek, no to ty też wcześniej chyba trenowałeś. Tak, ale na pewno nie, w sensie jako urozmaicenie po prostu treningów normalnych, ale no, przygotowuję się, ale na pewno nie w takim zakresie jak Gimper do swojej pierwszej walki i teraz. Dobra, ja bym chciał poprosić widza do mikrofonu. A może Czarek zaskoczy, nie? Wiem, że to jest zastępstwo last minute i wiem, że z Andryszaka będziemy mieli jeszcze sporo radości i cieszę się, że mamy takich fighterów tutaj na pokładzie. Zastępstwo last minute, bo to chyba z 18.20, bo to dla Jacka Jędraszczyka, tak? No to jest absolutny rekord. To jest w ogóle amazing story. Jakub Borowicz dzwoni do gościa, a mówi, za chwilkę dzwonię, bo właśnie składam motor. I kiedy już skończył składać ten motor, odzwonił i powiedział, że spoko, może przyjechać, tylko żeby załatwić jakiś dres, bo nie bardzo ma w czym wyjść do rozgrzewki. Także szacunek dla tego chłopaka, postawił się, powiedział mi potem po walce z nim, rozmawiałem, że ostatni trening zrobił w Wigilię, także na pewno dostanie szansę, bo takich ludzi fajnie potrzebują, takich fighterów z krwi i kości, co nie boją się wyzwań i jeśli mają szansę, to ją wykorzystają. On to wykorzystał, bo trudno było wymagać od tego chłopaka czegoś więcej, kiedy w debiucie zawodowym wyszedł z gościem, który ma tych walk dużo, dużo więcej, był w pełni przygotowany. Dobra, na pewno trzeba wyjaśnienia jakiegoś szerszego. Tak, żebyście to skomentowali. Czy jakiś szerszy kontekst dać, bo... No ja nawet nie wiem, co to za nagranie było. Powiem jedno, żeby Polska była Polską, życzę ci, Jóźwiak, żeby skończył z tym biznesem. A jeśli mnie szanujesz i chcesz mi dać szansę, no to wiemy, jaka jest kolejna walka na Fame 18. Tylko coś więcej, naprawdę coś więcej, bo my nie teraz... Żebyś streścił wszystkim, o co chodzi. O co chodzi? Być może nie wszyscy usłyszeli. Bodzio z Wrocławia, Fame 38. Uratowałem mu walkę i chuj z tego, ani złotówki nie dostałem. No Paweł. Słucham? Jak się nazywasz, młody człowieku? Zdejmij tą czapkę i się przedstaw, jak rozmawiasz. Bodzio z Wrocławia. Nie pamiętasz? A kto walczył, kurwa, z Jędraszczykiem na FEM 38? Z kim walczyłeś? Z Jędraszczykiem. Pamiętam. A kiedy to było? To przyjechałeś w roku. Zastępstwo last minute? Tak, uratowałem ci właśnie galę. A jesteś ty ten, a dlaczego? Zdejmij tą kominarkę, skoro to jesteś ty. Dobra, ja myślę, że nie musisz zdejmować... i się przedstawia, no to chyba nie potrzebuje kominiarki. Kominiarka jest dla ludzi, co chcą ukryć swoją tożsamość. Ale może nie skupiajmy się na kominiarce albo jej braku. Nie, no to jest jak... Też podpłucha, panowie. Zdejmij tą czapkę, Mądraliński, no dawaj. Jak to jesteś ty, czy z Jędraszczykiem, to zdejmij tą czapkę. No to podejdź. Dobra, chodź. Jest, mamy twarz, kochani, mamy twarz. Twarz za czapką. A żebym ja dobrze zrozumiał, to jakby teraz twoja umowa. Przestał. I dlaczego nie dostałeś pieniędzy? Szuba mi mówi, że menadżera znaleźć, który sfakturyzuje mi tą umowę. No bo nie wystawiłeś widocznie faktury, no to się nie... Szuba miał mi pomóc. Dwa razy do niego dzwoniłem. Każdy zawodnik wystawia fakturę i na tej podstawie dostaje wynagrodzenie. Skoro nie wystawiłeś dokumentu... Dobra, a tam są dwie walki jeszcze. Czemu nikt nie dzwonił w... Tam są jeszcze dwie walki. Czemu nikt nie dzwonił jeszcze w sprawie drugiej walki? Bo tej walki nikt się nie musiał dać. Ile ci zapłacono, młody człowieku, żebyś tutaj przyszedł? Naprawdę? Ty jesteś trzeźwy? Nie wystawiłeś dokumentu, faktury, ty się dziwisz, że pieniędzy nie dostałeś? Szuba, mam to nagrane, kurwa, miał mi normalnie znaleźć menadżera. Prezes Szuba nie jest od tego, żeby ci faktury załatwiać. Ty jesteś zawodnikiem. Z nim gadałem. Podpisałeś umowę. Borowicz mnie wysłał do niego. W umowie jest napisane, że pieniądze dostajesz po wystawieniu faktury VAT. Jakbyś przyniósł wszystkie strony tutaj, to byśmy mogli to pokazać. Na tej stronie tego nie ma, być może jest, musiałbym się wczytać. Nie wystawiłeś faktury, no to sorry, Batory, to się nie dziw. Ja tutaj się biję też za pieniążki. Jak nie wystawię faktury, to mi nikt nie zapłaci. Mikrofon bliżej. Mikrofonu, Paweł, do mikrofonu. Ja tu też się biję za pieniądze, za jakąś kwotę X. I jak nie wystawię faktury sam, nie doniosę organizatorom dokumentu, to żadna spółka mnie nie zapłaci. Czyli poczekajcie, gość nie wystawił faktury i się przyznaje, że nie wystawił faktury i mówi czemu nie zapłaci. O chuj tu chodzi? To co ty się dziwisz? To po chuj Szuba mi mówi, że znajdzie mi menadżera i ma się tym nie martwić. Nie wystawił faktury, ale Szuba mu powiedział, że znajdzie mu menadżera. Ale słuchajesz. Właściciele organizacji nie są od tego, żeby ci szukać menadżera, to jest twój problem. Uratowałem wam walkę. Ale nie dopilnowałeś formalności, także sorry, no. Jesteś mało poważny, a poza tym, słuchaj, takie problemy się zdarzają często. Czemu ja nic o tym nie wiem? Czemu do mnie nie napisałeś? Ja odpisuję wszystkim zawodnikom, wszystkim ludziom. Pierwsze słyszę, po pierwsze nie dostałeś pieniędzy, a jeśli nie dostałeś, to tylko dlatego, bo nie dostarczyłeś dokumentu. Tyle co mam do powiedzenia w temacie. I dziwię się, że w kominiarce przyszedłeś. Dobra, dziękujemy. Panowie, słowa padły, może do wyjaśnienia później, może nie wiadomo. Ja mam pytanie do tutaj Michała, który też jest włodarzem. Michał, czy jakbym stoczył z tobą walkę i nie dostarczył wam faktury, zapłaciłbyś mi pieniądze? Nie, ponieważ musisz wystawić fakturę. No dokładnie tak. I ten człowiek nie wystawił faktury. Ale na pewno akurat Fame MMA jest takie, że zadbalibyśmy o to, żeby te płatności przeszły. Czyli jeżeli ktoś nie miałby na przykład opcji wystawienia faktury, no to...